rozpoczynamy dziś produkcję drugiego zaprojektowanego w naszej grupie niszczyciela min projektu 258 Kormoran 2. Pod koniec ubiegłego roku przekazaliśmy pierwszy okręt ORP Kormoran, prototypowy i najnowocześniejszy niszczyciel min na Bałtyku. Z dumą uczestniczymy w realizacji programu modernizacji polskich sił morskich. Te okręty są najlepszym dowodem na to, że jako Grupa Remontowa Holding możemy zaprojektować, zbudować i dostarczyć marynarce wojennej RP każdy przewidziany w programie jej modernizacji okręt nawodny. Budowa tych okrętów dla mnie jako dowódcy flotylii, której główne zadania to są zadania z zakresu wojny minowej, to wielka radość, ponieważ te zadania, które stawia przede mną przełożony, będą realizowane w sposób bardzo wyrafinowany i na najwyższym światowym poziomie. Już teraz możemy powiedzieć po prawie roku użytkowania ORP Kormoran, że to był trafny wybór, cieszymy się z tego i wierzymy, że ta nasza flota niszczycieli min naprawdę będzie wizytówką polskiej marynarki. Nasz poziom całej tej grupy, która jest holdingową grupą, Remontowa Holding, powoduje, że przecież to nie są tylko doświadczenia z jednostek, z okrętów i tak dalej. Bardzo skomplikowanych wież wiertniczych, statków bardzo skomplikowanych, nowych rozwiązań, statków na gaz i tak dalej, i tak dalej. Więc to na pewno jakby powoduje to, że my jesteśmy pewni, że możemy wiele zrobić. Ba, nawet w tej współpracy przy budowie takiego okrętu, to przecież będziemy korzystali na pewno z tych właśnie partnerów, z którymi się spotykamy na światowej giełdzie, że tak powiem, statków, tak? Rozwiązania różnego typu, tak, bardzo nowoczesne, które montujemy, będziemy i tu montowali. W tym zakresie nasza grupa Remontowa Holding jest wymarzonym partnerem dla marynarki wojennej. Z drugiej strony mamy wspaniałych fachowców, ludzi, którzy potrzebują tego sprzętu, ale którzy są szkoleni, którzy są młodzi fachowcy, doświadczeni dowódcy. Wszystko to razem sprawia, że razem możemy te wspaniałe dzieci, jakim będą te okręty, zrobić. Wykonać, zbudować. Niszczyciele min to jednostki, które zapewniają bezpieczeństwo swobodnego pływania wszystkim użytkownikom mórz, szczególnie w strefie przybrzeżnej, przy podejściach do portów, na bardzo ważnych szlakach komunikacyjnych. To niewątpliwie duży przeskok generacyjny w stosunku do okrętów, do niszczycieli min, którymi dysponowaliśmy i dysponujemy do tej pory. Wraz z nowymi niszczycielami min spodziewamy się dużo łatwiejszej pracy, bardziej efektywnej, skutecznej. Posiadanie takich okrętów w jak największej ilości zapewni jak najlepszą efektywność tych działań. Polski Rejestr Statków stworzył przepisy klasyfikacji i budowy statków wojennych. Wszystkie uwarunkowania związane z zadaniami tego typu jednostek są tam ujęte. Ujęte w kontekście bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zapewnienia ekologicznych wymagań. Tymi zagadnieniami Polski Rejestr Statków się zajmuje. Statki marynarki wojennej traktujemy jako platformę do zamontowania różnego rodzaju wyposażenia militarnego, ale tak jak powiedziałem, przepisy, specyficzne przepisy dotyczące marynarki wojennej uwzględniają zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska i również aspektów specyficznych dla okrętów wojennych, czyli przetrwania w złych warunkach atmosferycznych, ale też bojowych. W swojej załodze mamy też ludzi doświadczonych z przeszłością, praktyczną przeszłością w marynarce wojennej. I z ich doświadczenia, a również z rozmów, z konsultacji, ze spotkań merytorycznych korzystamy i wdrażamy je w przepisach i wdrażamy je przy realizacji nadzoru.